to już ostatnie pociągnięcia pędzla na elewacjach przy ulicy Wilanowskiej w Giżycku. Miasto zamówiło kompozycję złożoną z trzech murali o tematyce żeglarskiej. Wizję artystyczną nakreśliła malarka Maria Schulz. Gdy wygrała przetarg, zabrała się za wykonanie prac. Przygotowywanie szkiców, przygotowywanie materiałów, dobór kolorystyki, przełożenie kolorów z projektu na poszczególne barwy, na farby, wybór farb. Później kolejne etapy to jak to przenieść na tak dużą ścianę, czyli właśnie dobór elementów do realizacji, czyli właśnie czy to jest podnośnik, czy będzie używany rzutnik, czy jakie jeszcze elementy będą potrzebne. Do takiej pracy potrzebna jest nie tylko artystyczna wrażliwość, ale też brak lęku wysokości i fizyczna wytrzymałość. Autorka muralu malowała go w pełnym słońcu przez kilka godzin dziennie. Przy tej ścianie miała pomocników. Pomysł wyszedł od Urzędu Miasta, żeby zaangażować dzieci. Spodobała mi się bardzo ta myśl, ponieważ już wcześniej też w ten sposób realizowaliśmy murale, żeby angażować społeczność. Faktycznie stwierdziliśmy, dobrze, zróbmy tak. I bardzo się ta myśl spodobała też dzieciom. Już właściwie od pierwszego dnia dopytywały, kiedy będą mogły malować mural, więc tak, była taka akcja i to jest w sumie też dobry taki zabieg, bo wtedy okoliczni mieszkańcy, oni czują, że ten mural jest taki bardziej ich, bo to w sumie oni też po części go tworzyli. Zdolności artystyczne Maria Schulz przejawiała już od dziecka. Gdy dostawała czekoladę od rodziców, zawsze najpierw przerysowywała obrazek z jej opakowania. Apetyt był na drugim miejscu. Malarka uczęszczała do liceum plastycznego, a potem wybrała studia artystyczne. To malowanie gdzieś tam mi cały czas towarzyszyło. Początkowo to były, wiadomo, mniejsze formaty, obrazy na płótnach, na papierze, kartonie, płótnach, aż w pewnym momencie pojawiła się taka myśl, takie zapytanie, czy nie namaluję czegoś na ścianie. Więc pierwsze faktycznie malunki, jak sięgam pamięcią, powstawały we wnętrzach, aż w końcu padło też zapytanie o malowanie na śródce i tam z ekipą stworzyliśmy dosyć rozpoznawalny mural śródecki. Dziecka, które widzimy na największym spośród trzech murali, nie było w pierwotnej koncepcji. Można powiedzieć, że urodziło się już po powstaniu pierwszego projektu tryptyku. Czułam, że czegoś brakuje, że przydałby się taki bohater, który by trochę opowiadał o tym i spajał te trzy elementy, te trzy kompozycje odrębne tego tryptyku. I faktycznie, kiedy właśnie się ta postać pojawiła, to jakoś tak nagle ten projekt stał się bardziej harmonijny. Swój pierwszy mural w Giżycku Maria Schulz namalowała w ubiegłym roku. Możemy go podziwiać przy Urzędzie Miejskim.